No jasne, zawsze ten jeden dzień dłużej treningowy pozwoli nam jakby wyrównać te szanse. Każdemu da takie same szanse, takie same obejście się z tą halą, więc myślę, że to dobry pomysł, że przyjechaliśmy tu wcześniej. Natomiast myślę, że taka mała przewaga chyba nie będzie miała znaczenia. Oczywiście nie zdradzę szczegółów taktycznych, mieliśmy już jedną odprawę, druga czeka nas jutro. Z pewnością jest to drużyna klasowa, posiadająca wielu światowej klasy zawodników i wiemy z kim przyjdzie nam zagrać. Tutaj do finału Ligi Mistrzów nikt nie wchodzi przez przypadek. Także jest to drużyna, która ma świetną zagrywkę, świetny blok, ale też dużą jakość w innych elementach. Także myślę, że jeśli zagramy na swoim dobrym poziomie, będziemy w stanie z nimi walczyć, ale na pewno stworzymy bardzo dobre siatkarskie widowisko. Nie ma co ukrywać, no stres będzie przeogromny, no bo walczymy nie tylko dla klubu, ale dla całej polskiej siatkówki. Wszyscy trzymają za nas mocno kciuki, żebyśmy wygrali ten mecz, więc na pewno ta presja będzie ogromna. Myślę, że jest to drużyna opierająca się na swojej sile i warunkach fizycznych, a więc grają w troszkę innym stylu niż my, natomiast rzeczywiście mógłbym ich porównać prędzej do drużyny Lubę. Mam nadzieję, że ten styl po raz kolejny nam będzie odpowiadał i będziemy w stanie z nimi walczyć. Myślę, że to co zawsze nam wychodziło, czyli takie denerwowanie rywala, zmuszanie ich do błędów, zagranie takiej naszej siatkówki, żeby to oni musieli znaleźć sposób, żeby rozgryźć nas, a nie my gdzieś gonić i próbować przeciwstawić się ich w elementach, których są mocniejsi niż my. My też mieliśmy okres na pewno krótszy, myślę, że o połowę krótszy niż oni. Mieliśmy około 2 tygodni przerwy między meczem finałowym ligi a meczem, który nas czeka 1 maja. I tak naprawdę myślę, że nie ma zasady, bo z jednej strony oni mieli bardzo dużo czasu, aby przepracować wszystkie siatkarskie elementy, żeby przepracować tą ciągłość gry. Ale my też mieliśmy wystarczająco czasu na to, aby wszystkie swoje niedociągnięcia gdzieś tam przepracować, przetrenować i wypaść jak najlepiej. Więc tak naprawdę rytmu meczowego ani my, ani oni nie mamy, ale to jest jedno spotkanie, tak naprawdę może liczyć też się dyspozycja dnia. Także zobaczymy, jesteśmy dobrej myśli. Przed sezonem no mało kto by się spodziewał, że będziemy w finale Ligi Mistrzów, a jeszcze mniej osób wyobrażało sobie, że jeszcze przejdziemy tak trudną drogę. Czasami to losowanie jest w stanie nam pomóc, te covidowe wszystkie sprawy też nie ułatwiają. Natomiast my mieliśmy najtrudniejszą z możliwych dróg i sportowo pokazaliśmy, że jesteśmy dobrą drużyną i że zasługujemy na miejsce w finale.